too many of them. What are we going to do? Hej, hej! Ostatnio szukając materiałów do jednego z odcinków, YouTube podpowiedział mi filmik ze sceną, w której Anakin wybija młodziki w świątyni Jedi. Bardzo sławna scena, jedna z ważniejszych wyjaśniających przemianę Anakina. I tak któregoś dnia przed zaśnięciem zacząłem sobie kminić, dlaczego w zasadzie Anakin, a tak naprawdę to już wtedy Vader, musiał zabić te dzieciaki. I wymyśliłem co najmniej kilka powodów. Zapraszam Was zatem na filmik o tym. Pierwszy powód jest oczywisty. Vader musiał pozbyć się wszystkich Jedi. Palpatine powiedział przecież jasno, wszyscy Jedi, łącznie z twoim przyjacielem Obi-Wanem Kenobim, są teraz wrogami Republiki. Every single Jedi, including your friend Obi-Wan Kenobi, is now an enemy of the Republic. Czysto racjonalnie podchodząc do sprawy, Palpatine i oczywiście wykonawca jego woli, nowo stworzony Darth Vader, nie mogli sobie pozwolić na pozostawienie za sobą bandy czułych na moc dzieciaków. Ryzykowali przecież, że dzieci te jakoś przetrwają, no i na przykład trafią pod opiekę do jakiegoś Jedi, który przetrwał czystkę. Jakiegoś tam Kenobiego, Asoki czy no pewnie jakichś innych, bo wtedy jeszcze na początku działania rozkazu 66 nie było wiadome pewnie jak szybko uda się zgładzić wszystkich Jedi. Zatem wymordowanie dzieciaków było oczywistym krokiem. Chociaż w zasadzie niekoniecznie. Dlaczego Sithowie nie mogli ich zabrać ze świątyni, zwłaszcza tych młodszych i mniej ukształtowanych? Byliby świetnymi kandydatami na rembajłów z mieczami świetlnymi i tropicieli Jedi pokroju inkwizytorów. Ale to tylko jedno z rozwiązań. Drugi powód, dla którego Anakin musiał zabijać, jest zgoła inny i wynika wprost ze słów Palpatina. Jeśli chciał być na tyle potężny, aby uratować swoją żonę od śmierci, to musiał wzmocnić w sobie ciemną stronę mocy. Proste? No właśnie nie do końca. Przeanalizujmy epizod drugi, no a głównie trzeci. Anakin w Ataku Klonów pozabijał jeźdźców pustyni. To była zemsta za to, co zrobili jego matce. Owszem, wymordował wtedy mężczyzn, ale też kobiety i dzieci, ale to była zemsta. I do tego później najwyraźniej żałował i wstydził się swojego czynu. To widzimy oczywiście w rozmowie z Padmé na Tatooine. I killed them all. Podobnie z dekapitacją Dooku. To była zemsta za całe lata wojny i cierpienia milionów i miliardów istnień, które no, cierpiały w wyniku krwawej wojny w galaktyce. Poza tym wtedy Anakin wierzył w tej materii Palpatinowi, że Dooku pewnie przegada sąd, a jego proces trwałby latami przed skorumpowanymi sędziami Republiki. Good, Anakin, good. Kill him. Kill him now. I shouldn't. Wybicie dowódców separatystów na Mustafar też raczej można i jakoś tam usprawiedliwić. No, znaczy nie żebym usprawiedliwiał jakiekolwiek zabójstwo, ale wiecie o co mi chodzi w tym przypadku. Otóż to byli no jednak dowódcy wroga. Ich eliminacja natychmiast kończyła wojnę, zresztą no przez całe wojny klonów Anakin eliminował przeciwników, prawda? No więc tutaj eliminacja tych dowódców kończyła konflikt, w którym, powiem to jeszcze raz, miliardy istnień w całej galaktyce cierpiały. Więc powiedzmy, że jest okej, powiedzmy, jest usprawiedliwiony jakoś tam. Idąc dalej, Anakin atakuje Windu, bo po pierwsze potrzebował Palpatina do uratowania swojej żony, a po drugie sam wcześniej wykonał egzekucję na Dooku, co pewnie bardzo przeżył, więc nie chciał, aby Windu zrobił to samo z Palpatinem, czyli zabił go bez sądu. Te wszystkie zbrodnie Anakina / Vadera można jakoś usprawiedliwić, ale dlaczego bez mrugnięcia okiem Vader wybił ukrywające się w komnacie Rady Jedi dzieciaczki?
Uproszczona odpowiedź brzmi, że Vader musiał po prostu naładować pasek ciemnej strony, że tak powiem, wiecie, po growemu. Ale to tylko część problemu. Żeby to lepiej zrozumieć, trzeba pojąć, czym tak naprawdę jest ciemna strona mocy. Bo łatwo powiedzieć, że jest złem, czy jest zła, nie? Ale przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jest zdradą, nienawiścią, pustką, samotnością, rozdarciem wewnętrznym i bólem. Dlatego właśnie Anakin musiał zabić niewinne dzieci, aby w ten sposób zdradzić ideały Jedi i przede wszystkim, żeby zadać sobie samemu ból. I to zarówno chodzi o ból duszy, jak i zwykły fizyczny ból. O tym drugim wspomniałem chyba przy okazji filmu któregoś tam o zbroi Vadera, nie? Mówiłem wtedy, że jest szorstka i niewygodna, a jej noszenie powodowało dyskomfort właśnie po to, aby Vader czuł ból. Zabijając niewinne dzieci, które dodatkowo prosiły go o ochronę, Vader całkowicie oddawał się ciemnej stronie. To właśnie dlatego z oczu płynęły mu łzy, był rozdarty wewnętrznie. I teraz moment. Przeskoczmy na chwilę do epizodu 7, bo coś mi się tutaj zaczyna całkiem nieźle zgrywać. Kylo Ren, Ben Solo, na moście, podczas rozmowy z Hanem, swoim ojcem, też ma łzy w oczach i wprost nazywa to uczucie. Mówi, że jest rozdarty i nie wie, co ma uczynić. W zestawieniu z epizodem 3 ma to teraz trochę więcej sensu, nie? I teraz sobie pozwolę na maleńką dygresję. Czy rozdzieranie swojej duszy, aby lepiej oddać się złu i wzmocnić swoją moc, czegoś wam nie przypomina? Czegoś, że tak powiem, z innej bajki? A co musiał zrobić Voldemort, aby stworzyć Horcruxy? Czyżby zatem uniwersa Harry'ego Pottera i Star Wars miały tę część wspólną? Ja to tylko tutaj tak zostawię. Wracając jeszcze na chwilę do Star Wars, trzeba powiedzieć, że właśnie ten żal i rozdarcie jest najważniejsze w całej drodze Anakina ku ciemnej stronie mocy. Musi zgładzić dzieci, musi zabić swojego mentora i według słów Palpatina zabija także swoją ciężarną żonę i nienarodzone dziecko. W przypadku Kenobiego no nie miał wyboru, musiał go zgładzić tak czy inaczej, aby zakończyć pojedynek. W przypadku młodzików jednak miał ten wybór. Jak powiedziałem, był rozdarty. Tak samo jak Ben Solo na moście. Obaj mieli wybór, ale mimo wszystko zdecydowali się zabijać. Podjęli tę decyzję, aby iść w stronę mroku, świadomie iść. I tu tkwi klucz do ciemnej strony mocy. Mam nadzieję, że przekonują was te moje dywagacje. Zapraszam do dyskusji w komentarzach, no i oczywiście przypominam o stronie osus.pl. Czytajcie i edytujcie tę najlepszą w Polsce encyklopedię Star Wars. Zapraszam na osusowego fanpage'a na Facebooku, a także na nasz serwer Discord. Linki są jak zwykle w opisie. Uważajcie na siebie, uśmiechajcie się często i niech moc będzie z wami. Trzymajcie się. Pa, pa.